całą tajemnicę odkupienia. A cóż to jest odkupienie? Jak nie przywrócenie wartości. Nie jest przywracaniem wartości człowiekowi spychanie go do tego wszystkiego, co zmysłowe, do tych wszystkich rodzajów pożądania, do tych wszystkich ułatwień w dziedzinie zmysłów, w dziedzinie życia seksualnego, w dziedzinie używania. Nie jest dźwiganiem człowieka, nie jest miarą kultury, nie jest miarą europejskości, na którą tak często powołują się niektórzy rzecznicy naszego wejścia do Europy. Przede wszystkim my wcale nie musimy do niej wchodzić, bo my w niej jesteśmy. Pierwszy premier III Rzeczypospolitej mówił to. Mówił to na Radzie Europejskiej w Strasburgu. W jaki sposób zawsze byliśmy i jesteśmy w Europie. Nie musimy do niej wchodzić, ponieważ ją tworzyliśmy. I tworzyliśmy ją z większym trudem, aniżeli ci, którym się przypisuje, albo którzy sobie przypisują patent na europejskość. Wyłącznie. A co ma być? Co ma być kryterium? Co ma być kryterium? Wolność. Jaka wolność? Na przykład wolność odbierania życia nienarodzonemu dziecku. Moi drodzy bracia i siostry, ja pragnę jako biskup Rzymu zaprotestować przeciwko takiemu kwalifikowaniu Europy, Europy Zachodniej. To obraża ten wielki świat kultury, kultury chrześcijańskiej, z któregośmy czerpali i któryśmy współtworzyli także za cenę naszych cierpień, to tu na tej ziemi kujawskiej, tu w tym mieście męczenników musi być powiedziane głośno. Kulturę europejską tworzyli męczennicy trzech pierwszych stuleci. Tworzyli ją także męczennicy na wschód od nas w ostatnich dziesięcioleciach i u nas w ostatnich dziesięcioleciach. Tak, tworzył ją ksiądz Jerzy. On jest patronem naszej obecności w Europie za cenę ofiary z życia. Tak jak Chrystus ma prawo obywatelstwa w świecie, ma prawo obywatelstwa w Europie, dlatego że dał swoje życie za nas wszystkich, ma prawo obywatelstwa wśród nas i wśród wszystkich narodów tego kontynentu i całego świata przez swój krzyż. Tajemnica serca, które przebodli. Tajemnica serca, w które się wpatrywali.
To są ci wielcy pionierzy Europy. Przeszłości na przyszłość. Taką miarę europejskości przyjmujemy. Taką miarę europejskości pragniemy podjąć i kontynuować. A nie pozwolimy sobie zaniżyć tej miary. Tak, oczywiście Europa to są także dzieje wielkich kryzysów. Dzieje kryzysu europejskiego, który ma wiele korzeni, który trwa i rozwija się. Który trwa i rozwija się i w naszych czasach ma także swój dalszy ciąg, niestety w tym stuleciu tragiczny. W tym stuleciu tragiczny ciąg. To przecież w tym stuleciu stworzono ten światopogląd, w imię którego człowiek może odbierać życie drugiemu człowiekowi. Dlatego, ponieważ z innej rasy, ponieważ ma taką grupę etniczną, ponieważ jest Żydem, ponieważ jest Cyganem, ponieważ jest Polakiem. Rasa panów i rasa niewolników. A potem znowu mit klas. To wszystko jest także dziedzictwo europejskie. Ale z tego się mamy wyzwalać. Europa potrzebuje odkupienia. Uroczystość Serca Bożego jest uroczystością odkupienia Europy, odkupienia świata, odkupienia Europy dla świata. Świat potrzebuje Europy odkupionej. Moi drodzy, darujcie te słowa. Gorące, może to dlatego, że dzień jest trochę chłodny. Ale jest też geniusz Lodzi. Jest też geniusz Lodzi. Jest to miejsce. Jest to przedziwne miejsce. Nie tak bardzo znane może na świecie, w Europie. Nie tak bardzo znane. Włocławek. Który nosi w sobie ten przedziwny zapis w naszym stuleciu, w naszym stuleciu, który jest jak gdyby odpowiedzią na tamten zapis całej cywilizacji nienawiści, śmierci, całej cywilizacji śmierci jest ten zapis cywilizacji życia, życia przez śmierć. Tak jak Chrystus, tak jak Serce Boże. Jego ostatnim jakby świadkiem, świadkiem tego zapisu jest właśnie ksiądz Jerzy. Nie wolno go traktować tylko jako, jak Bóg broni, nie myślę, że ktokolwiek to tak widzi albo tak próbuje. Nie wolno go traktować tylko o tyle, o ile służył pewnej sprawie w porządku politycznym, chociaż była to sprawa dogłębi etyczna. Trzeba go widzieć i czytać w całej prawdzie jego życia. Trzeba go czytać od strony tego wewnętrznego człowieka, o którego prosi apostoł w liście do Efezjan. Ten właśnie człowiek wewnętrzny mógł być tylko świadkiem, takim świadkiem naszych trudnych czasów, naszego ostatniego dziesięciolecia, jakim był. Wraz z wszystkimi, powtarzam ostatni pasus, wraz z wszystkimi, którzy przeszli przez tę nadwiślańską ziemię, wraz z księdzem Jerzym, zginam moje kolana przed Ojcem. Proszę o wzmocnienie siły człowieka wewnętrznego. Błagam o wzmocnienie siły człowieka wewnętrznego
dla wszystkich synów i córek tej ziemi, mojej ojczyzny, teraz, u progu czasów, które nadeszły i które idą. Amen.